Obchody Dni Wiązowa rozpoczęły się w piątek 19 czerwca w Jaworowie otwarciem szkoły podstawowej po kapitalnym remoncie i termomodernizacji. Wstęgę przycięli burmistrz miasta i gminy Wiązów Jerzy Krochmalny, sekretarz miasta i gminy Wiązów Agnieszka Puzyniak, przewodnicząca Rady Rodziców Monika Durlis, przewodnicząca samorządu szkolnego Julia Szmuc, inspektor do spraw księgowości Wisława Kaczmarczyk, radna miasta i gminy Wiązów Bożena Sawczyńska, przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Mosoń oraz dyrektor szkoły w Jaworowie Aleksandra Stadnik. Szkołę poświęcił ksiądz dziekan Adam Skalniak. Następnie rozpoczęła się część oficjalna, w której głos zabrali dyrektor szkoły w Jaworowie Aleksandra Stadnik oraz zaproszeni goście. Burmistrz miasta i gminy Wiązów Jerzy Krochmalny i sekretarz miasta i gminy Wiązów Agnieszka Puzyniak. Serdecznie podziękować. Proszę o gorące brawa dla wszystkich, którzy tutaj przyczynili się. W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie ze szkoły w Jaworowie w pokazie mody uczniowsko-nauczycielskiej na przestrzeni dziejów. Wystąpił również zespół Dwa Księżyce. Można było obejrzeć pokaz motocykli, prezentację strojów i walk rycerskich.
a wieczorem odbyła się zabawa taneczna. W sobotę 20 czerwca w kościele pod wezwaniem świętego Mikołaja w Jązowie odprawiona została msza święta intencji Kresowian. Po mszy świętej zostały złożone kwiaty pod pomnikiem Golgota Wschodu i zaprezentowany wiersz przez Aleksandrę Skorupską. Matko Boża bezdomna, idąca przez kresy, matko spalonych domów, popiołu i krwi, z wiatrem we włosach i łuną na twarzy, matko tamtych tragicznych i bolesnych dni, i zburzonych kościołów, i bluźnierczych czynów, i dworów, gdzie zabrakło polskiego pacierza. Matko zdziczałych sadów, gdzie piołun goryczą, zarasta szorstkie serca ludzkiego przymierza. Matko oczekiwania na zagubionych drogach, gdzie szatan drogowskazy wyciął aż do pnia, gdzie ludzkie czyny, ciasno splątane jak powróz, to ciężki kamień sumienia ciągną aż do dna. Matko, czułej tęsknoty do polskich kapliczek, gdzie świergot dzieci radość roznosił wśród łąk, gdzie w imię Boże ludzie, gdy było potrzeba, splatali wieniec pomocy w pracy swoich rąk. Matko, bolesnych ścieżek, od krzyża do krzyża, drogi od rany do rany i od łzy do łzy, gdzie cichy szept wśród trawy opowiada niebo, gdzie rekujem w krzyku ptaka nad polami drży. Matko, trudnej nadziei i gorzkiej pamięci, obyśmy nigdy z lęku przed bliźnim nie drżeli. Matko, tych co odeszli i którzy zostali, matko białego orła, czerwieni, bieli. Poczęstunek i część artystyczna dla kresowian odbyły się w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jązowie. Thank you.
tutaj na tym cmentarzu w Komarnie jest pochowany mój prapradziadek. Ludzie, którzy nas odwiedzają, mówią piękną polszczyzną. My uczymy się od nich, oni chętnie z nami rozmawiają, pytają o wszystko, są ciekawi, a my udzielamy odpowiedzi. I jest naprawdę w tym roku wyjątkowo miła atmosfera. Tutaj już mamy swoje rodziny, tak w sumie, tak przyjeżdżamy do swoich. Wieczorem w kościele w Jązowie odbył się koncert poezji Jana Pawła II w wykonaniu księdza Piotra Nowickiego i zespołu Follow Him przy akompaniamencie orkiestry symfonicznej i trio jazzowego pod dyrekcją Marka Kudry. W ostatnim dniu obchodów odbył się drugi wiązowski bieg charytatywny dla dzieci z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Laszkotlu. Były to zabawy biegowe dla dzieci, bieg główny na 2 km, bieg krosowy na 4 km oraz bieg na szpilkach. Wśród atrakcji dla dzieci był zamek dmuchany, balonowe show, brokatowe tatuaże, przejażdżki konne na koniku Amigo ze stajni Avatar oraz prezentacja ptaków drapieżnych z Fundacji Świętego Huberta oraz wiele innych atrakcji. O godzinie 18 na scenie wystąpił zespół Fraguła. O godzinie 20 Andrzej Gliniak zaprosił na scenę gwiazdę wieczoru, zespół Lemon. Dni Wiązowa trwały do późnych godzin wieczornych. Po prostu zapraszam na trawę i chętnie pokażę Państwu ptaka. Ona też jak wiem, ma przez mikrofon. To z pewnością będzie bardzo interesujące. Także zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą zobaczyć ptaka po prostu. Mamy dowód!
wszystkim bardzo gratulujemy. Uwaga, 3, 2, 1, start! I wystartował ostatni. Bieg na dystansie 4 km. Drugi bieg charytatywny. Pomagamy. Pod opieką ośrodka zakładu opiekuńczo-leczniczego też. Także szybkość, wytrzymałość, siła, dziękuję. Serdecznie gratulujemy. Czyli ulubiona ocena, którą Kasia wystawia na zajęciach. Ten tablet jak najbardziej się należy do mnie, dlatego że doskonale wszyscy wiedzą, że wzięła udział w dwóch biegach. Biegu dla gimnazjalistów, to był pierwszy bieg, i drugi bieg na 2 km, w którym zajęła drugie miejsce. Ewelina, to jest naprawdę bardzo zasłużone i należą ci się gromkie brawa. Gratuluję! Co ciągle szuka mnie, dotyka swoim słowem, wciąż do mnie mówić chce. Me sumienie ciągle krzyczy, przebaczenia trzeba ci. Tym królem chwów, co przebacza ciągle mi.